Witam tu z tej strony Turteł i dzisiaj wejdę wam do filmiku, do War Thundera, jako rzeczywista osoba, bo chciałbym omówić leaky, które pochodzą z aplikacji mobilnej, z takiego telefoniku. Nie wiem, czy kojarzycie aplikację War Thundera. War Thunder Assistant, taka aplikacja, która według mnie posiada kilka przydatnych funkcji, które przydałyby się, żeby były normalne w War Thunderze. Na przykład jak, nie wiem, porównywanie sobie jakichś statystyk na bieżąco, kupowanie sobie rzeczy mobilnie. Ale funkcja, która by mi się przydała normalnie w grze, to byłby ludzki podgląd eventów. Zakładki, gdzie można normalnie jednym kliknięciem zobaczyć aktualne wydarzenia w grze. Ale nie o tym dzisiaj materiał, bo dzisiaj będziemy mówić o leakach w War Thunderze, zlikowanych pojazdach. Bardzo ciekawy temat. I skąd pochodzi leak właśnie? Pochodzi z tej aplikacji, a dokładnie z zakładki z porównywania sobie pojazdów, którą sobie przechodzimy tutaj i klikamy sobie w te wagi. I tutaj po wyjściu ostatniej aktualizacji do War Thundera, Sneak and Destroy, ostatni jak to nagrywam, wyszedł mały błąd ze strony Gaijina. Bo Gaijin musiał dodać nowe pojazdy po aktualizacji, to jest oczywiste. I się okazało, że dodał ich za dużo. I dzisiaj będziemy omawiać sobie te przypadkowo dodane pojazdy do tej aplikacji War Thunder Assistant. I tutaj dwie rzeczy muszę od razu zaznaczyć. Tego już nie ma w aplikacji, bo oczywiście Gaijin już to skasował. I źródłem, skąd się dowiedziałem o leaku, jest post na Reddicie. Po prostu ktoś zwrócił uwagę, że był taki leak i zwrócił uwagę mniej więcej skąd pochodzą zdjęcia tego leaku. Przejdźmy sobie do omawiania tych pojazdów po prostu. I zacznijmy od pierwszego pojazdu, jakim jest M38. Prototyp zmodernizowanej, ulepszonej wersji pojazdu kołowego M8. Widziałem, że są dwa prototypy tego pojazdu, zdjęcia dwóch prototypów. Jeden posiada działo M8 z 37 działem, a drugi to dosłownie ten sam kadłub, na którym wsadzili wieżyczkę Chaffika. Mam wrażenie, że raczej tą pierwszą wersję by dodali do gry, ale no nie powiedzcie mi, żebyście nie chcieli zobaczyć takiego Chaffika na kółkach w grze. Ale jeszcze jedną maszyną amerykańską, która była w tych leakach, jest T1E190, czyli kolejny prototyp czołgu M6, bo trochę prototypów powstało, tylko z rozdziałem 90 mm. Tutaj za bardzo nie ma co omawiać. No, chyba najciekawszym amerykańskim, powiedzmy sobie tak, pojazdem jest T90A Trophy. Nie wiadomo, czy to byłby konkretnie amerykański pojazd, ale raczej byłby to ukraiński pojazd. Tym bardziej, że pewnie chodzi o ten konkretnie T90A, którego zobaczono kiedyś na amerykańskiej stacji benzynowej czy jakimś innym stopie. Prawdopodobnie w najbliższym czasie byśmy go nie zobaczyli tak realnie, bo wiadomo dlaczego. Dlaczego Gaijin nie będzie dodawał aż tak współczesnych pojazdów z tego regionu świata. Ale byłoby ciekawe zobaczyć na przykład takiego właśnie T90A z takim malowaniem jeszcze w drzewku amerykańskim. Dobra, ale przechodząc do drugiej strony frontu, bo też są ruskie maszyny, dosyć sporo w tym linku jest, więc spróbuję przez je szybko przejść. T80U z 2023, który ma większy stolik na wieżyczce niż Challengery 2. Czy by się jakoś wiele różnił od na przykład BWM-a, które mamy w grze? Raczej tak, ale tylko ze względu na to, że jest ciutkę nowszy i tyle. A czy zobaczymy w najbliższym czasie ten wariant? Raczej nie. Oczywiście, bo jest sytuacja, jaka jest sytuacja. Ale przejdźmy do bardziej pewniejszych maszyn rosyjskich, które będziemy mogli otrzymać w grze. Na przykład taka maszyna jak szyłka w wariancie 4M2, czyli szyłka, która... Ja nazywam ją afgańską szyłką. Jest to szyłka, która został zdemontowany jej radar, ale otrzymała większy zapas amunicji. Jest to właśnie głównie używana w Afganistanie wersja szyłki. Następnym pojazdem z tego leaku jest BRDM, który nazwany jest w leaku Stiera M1. Taki kołowa Stiera, tylko bez radaru. Pewnie na troszeczkę niższej jeżdżce i tyle. Przejdźmy dalej. Tutaj dosyć kontrowersyjny ze względu na nas, Polaków, pojazd, czyli BT7M816. Dlaczego kontrowersyjny pojazd względem nas, Polaków? Jest to pojazd, którego jedyne znane zdjęcia pochodzą z kampanii wrześniowej, 39. Napiszcie w komentarzach, czy uważacie, że to byłoby kontrowersyjne w sumie. Następny pojazd to jest BMD4M. Czyli zmodernizowana wersja pojazdu, którego już raz dostaliśmy w wydarzeniu. I chyba nie ma co tu za bardzo dopowiadać. No troszeczkę zmodernizowany BMD 4. Następny pojazd, GAZ-75, jest o tyle ciekawy, że już był w niektórych leakach i zarazem znalazłem jego model w grze. W sensie nie, że teraz dosłownie jest model w grze, ale kiedyś wylikował jego model. Wcześniej nie wiedziałem, że był jego model kiedyś w plikach gry. I jak widzicie, taki karkulec. Ale przechodząc dalej, to kolejny pojazd, który też już był w niektórych klikach, jest to słoweński M55S.
jak już kiedyś mówiłem, nawet chyba w filmiku o niedodanych nacjach do gry, były jego tekstury w plikach gry, więc nie będę go tu za bardzo omawiał teraz. Ostatnie dwa sowieckie maszyny, prototypy T64, czyli 430 i prototyp T54 140. To są prototypy takie, więc nie będę za bardzo omawiał, nie są za bardzo ciekawe, będąc szczerym. Ale już kończąc Rosję, przejdźmy do Izraela. I w Izraelu po prostu sobie wezmę telefon, wymienię, bo czy drzewko, które polega na tym, że skopiuj wklej, dostałby coś ciekawego? No nie. Wszystkie wydzikowane pojazdy to jest tak. Tyrian 5 w dwóch wariantach, czyli kolejny T55. W grze mamy Tyriana 4, który jest T54, a Tyriany 5 w dwóch wariantach to byłyby T55. Następnie mamy Tyrian 6, czyli T62, Magach 7 a, wersji A, dwa wersje Centuriona i PT76B. No, Izraelczycy używali tego pojazdu, ale czy byłby jakimś ciekawym dodatkiem do izraelskiego drzewka? Wątpię. I tak, tutaj przejdźmy do jednej rzeczy. Dlaczego uważam, że te leaky są w miarę wiarygodne, pomijając to, że wystąpiły oryginalnie na aplikacji War Thunder Assistant? Bo w tym leaku zawarte były takie ciekawe pojazdy jak Test Vehicles. Co oznacza te Test Vehicles? Moja teoria jest taka, że to po prostu są ciągawki kodu, żeby na przykład jak na samolotach robicie flight model, model lotu danego samolotu, żeby po prostu nie pisać kodu samolotu od zera, robić jakieś potencjalne błędy, no to robisz sobie kopii wklej. Nie jestem jakimś programistą, ale raczej łapię, że nie za bardzo po jakimś czasie chce się pisać ten sam kod od nowa, a jeszcze mogą być jakieś błędy przy okazji tego. Gaijin, przenosząc pliki do War Thunder Assistanta, przeniósł też swoje ściągawki do gry. W sensie ja uważam to ściągawki, nie wiem co to czym są dokładnie. Jeżeli chodzi o samoloty właśnie, jeżeli chodzi o w tym leaku, to mamy jeden wariant samolotu A26-1 Intruder, który prawdopodobnie byłby jakimś najprostszym, najbardziej prymitywnym modelem tego samolotu, bo już mamy kilka wariantów tego samolotu w grze. Bo kolejnym samolotem jest P-47D23RE z jakimś znaczkiem Rondla. Gra uznaje to jako pojazd amerykański, ale prawdopodobnie to jest jakiś placeholder, bo jest Rondel, czyli prawdopodobnie jest to inny kraj. I zarazem ten konkretny wariant Thunderbolta już mamy w grze w drzewku chińskim, więc jest to kopii w klej. Tutaj dosyć ciekawy pojazd, bo kolejny pojazd to jest J-35J. Pojazd, który się dowiedziałem niedawno, jak szukałem informacji do tego filmu, że był w plikach gry na jakimś dev serwerze. I co najlepsze, był w stanie takim już dogrywania. Więc to był pojazd, który prawie dodano do gry i z jakiegoś powodu po prostu go usunięto w pewnym momencie. Mało brakło, że go dodali do gry tak naprawdę. Następne dwa pojazdy są francuskie. Jeden to jest SBD-5, który jak patrzyłem w ogóle nie ma w grze, a gra określa go jako pojazd francuski, więc prawdopodobnie mogli go dodać raz z dodaniem marynarki francuskiej do gry, ale go nie dodano i Amerykanie też nie posiadają piątej wersji samolotu SBD-5. Może kiedyś zobaczymy ten samolot w grze. I ostatnim samolotem, który w tym liku się pojawił, jest to MB-151C1, który, ciekawostka, jest to francuski samolot myśliwiec, który był używany przez polskich pilotów, więc prawdopodobnie byście chcieli ten samolot w grze. Co ten 151C1 by mógł wyróżnić się w grze? No to byłby kolejny myśliwiec, który się zastanawiał, dlaczego Gaijin go nadal nie dodał, bo w sumie to jest w pełni historyczny pojazd, który służył w kampanii... jak się w sumie nazywa kampania wrześniowa dla Francuzów? Blitzkrieg, chyba się po prostu to określa jako Blitzkrieg. Wszystkie samoloty omówione, to przejdźmy do czołgów jeszcze na chwilkę. Konkretnie czołg omówię jako dwa w tym liku. Jest to chiński Type 85 i według informacji, jakie znalazłem o tym pojeździe, jest to prototyp Type'a 96, tylko bardziej taki ulepszony, wiecie, prototyp, który zrobiono lepiej, żeby później wersję produkcyjną trochę oskrobać z możliwości. Przejdźmy do kolejnego chińskiego pojazdu, którym jest ZDB-03. Jest to chiński wariant pojazdu BMD-3, którego i tak nie mamy w grze, a ten ZDB-03, co ciekawe, posiada swoje elementy, pliki gry na aktualnej wersji gry, jak to nagrywam, a dokładnie w aktualnej wersji gry posiada własne gąsienice. Więc tak, Gaijinowi nawet do dziś nie chciało usunąć tych gąsienic z plików gry i dzięki temu wiemy, że ten pojazd będzie dodany do gry. Jej. I przejdźmy do okrętów. W okrętach są dwa ciekawe pojazdy.
w sensie okręty. Po pierwsze, no zanim przejdziemy do okrętów, tutaj warto wspomnieć, że są kolejne testowe pliki gry, więc prawdopodobnie te ściągawki. Pierwszym pojazdem jest japoński Iiin Kirishima. Okręt, który podczas I wojny światowej był określany jako krążownik liniowy, a podczas II wojny światowej jako szybki pancerny. Jest to okręt typu Kogo, zbudowany w 1913 roku, okręt cesarskiej floty Japonii, który brał udział w obu wojnach światowych. Okręt posiadał 8 dział kalibru, bla bla bla. Tak bym brzmiał, jakbym czytał po prostu ze scenariusza materiał. A drugi okręt, który był w tym wieku, to jest Triplitz. Ogólnie jak zmontowałem już większość filmu, zorientowałem się o jednej rzeczy. Nie nagrałem jeszcze o 6 czołgach, które były w tym liku. Po prostu zapomniałem, więc pokrótce je teraz omówię. Pierwszy z tych czołgów, o których zapomniałem, jest to francuski AMD-35, ale z niemieckim działem KWK-39. I co ciekawe właśnie, mimo że to jest zmodyfikowany francuski pojazd o niemieckie działo, gra określa go jako pojazd francuski, nawet przedrostek jest w ry. Kolejny pojazd to jest włoska modernizacja Leoparda, Leopard 1A2. Nic nie ma tu za bardzo do omówienia, więc przejdźmy dalej. Do japońskiego Taipa 2 albo Taipa 1, w zależności chyba Gaijin tu źle wpisał, Honi 2. Wiecie, już mamy Honi 1 w grze, Honi 3 w grze, no to brakuje Honi 2. Następny pojazd niemiecki Panzerjäger Panther G2. Kolejny Panzerjäger, nie ma co tu za bardzo omawiać. Bardzo ciekawy pojazd, następny niemiecki, Panzerkampfwagen 4 Hydro. I ostatnim pojazdem, którego zapomniałem wcześniej omówić, jest to brytyjski A25. Nie wiem jak to nazwać, to jest taki karakan, że zostawię wam go do oceny, jak on wygląda. Przejdźmy do ostatniego pojazdu, którym jest helikopter. Helikopter, a dokładnie AH-56A, bananolot taki. Taki śmieszny, no taki długi samolocik, bananolot. Nie wiem co o nim powiedzieć, no kolejny helikopter dla Amerykan, no, śmieszny by był. Ciekawe, czy by to dali do jakiegoś wydarzenia, eventu, czy daliby go do drzewka, albo jakiegoś premium do zakupu. To już wszystko w tym liku, wiem, nie jest to zbyt wiele. O wielu pojazdach już wcześniej wiedzieliśmy. A tak to już kończąc, dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o lajku, subiku i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!